Dzień dobry kochani, witam Was w mojej kuchni, w moim bałaganie, na moim kanale i każdy go chyba zna, każdy o nim słyszał. Jeśli jest mnóstwo przepisów na YouTubie i na internecie, na blogach, wszędzie, ja postanowiłam pokazać Wam moją wersję tego zakwasu. Ona niewiele różni się od innych zakwasów, tak mi się wydaje. Poza tym, że ja oczywiście nie zachowuję tutaj żadnej sterylnej czystości i parzenia naczyń, wyparzania i kombinowania. Po prostu wkładam, zalewam wodą i gotowe. Kilka dni oczywiście trzeba poczekać. Bardzo polubiliśmy się z tym zakwasem, bardzo lubimy go pić, buraczki zjadamy. Czasem robimy sałatkę, ale bardzo często te buraczki po prostu nie zdążą, nie doczekają się sałatki, bo po prostu je powyjadamy z takiego słoika. To jest słoik dwulitrowy, więc nie mam problemu. I co? I to tyle, kochani. Zapraszam Was na film, na dalszą część filmu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie! Ok, postanowiłam zrobić zakwas z buraków, mimo to, że jest lato i zazwyczaj taki zakwas robiłam tylko zimą, a teraz, ponieważ jestem na tej diecie, która ma wzmacniać moje jelita, odbudowywać kosmki i jakby bilansować od nowa, leczyć moją florę bakteryjną, dlatego trzeba dużo właśnie soku z kapusty i z buraczków, takich kiszonych rzeczy dość dużo popijać w czasie dnia. W związku z tym postanowiłam sobie zrobić zakwas i włączyć kamerkę. I tak, mam buraczki umyte, okrojone z tej tutaj części, gdzie był korzonek i z tej części, gdzie wyrastały listki, tak do gładkiego. One są umyte i tak jak wiecie, ja nie zachowuję czystości sterylnej przy kiszonkach, bo uważam, że to jest absolutnie niekonieczne. Nie mam wyparzonej łyżki, nie mam wyparzonego słoika. Dlaczego na przykład tego nie robię? Ponieważ na przykład macie wyparzoną łyżkę, wyparzony słoik, ale dodajecie czosnek, tego nie parzycie. Dodajecie liście laurowe, ich też nie parzycie. Dodajecie buraczki, które są umyte w czystej, surowej wodzie i też ich nie parzycie, nie sterylizujecie. W związku z powyższym moje zdanie jest takie, że nie trzeba sterylizować wszystkiego, parzyć i nie wiadomo jakiej czystości utrzymywać. Nasze ręce też nie są wyparzone, tylko po prostu umyte, tak? Więc tak, ja do swojego zakwasu będę mieć buraczki, które będziemy wrzucać tutaj do słoika. Słoik mój ma 2 litry, nie wiem ile tych buraczków wejdzie, mam 5 takich dość dużych. Po prostu i napełnię ten słoik tak, żeby troszeczkę wody zostało, o tym za chwilę. Mam liście laurowe akurat 3, mam troszkę ziarenek pieprzu, ziele angielskie i czosnek. Czosnek będziemy rozgniatać nożem, ale to za chwilę. I wodę. Wodę mam, słuchajcie, ta woda może być przygotowana, może być też z kranu. Ja mam akurat przygotowaną, jeśli się boicie dawać z kranu, to możecie przygotować, ale przypominam właśnie, że buraczki są umyte w wodzie z kranu, czosnek jest kupiony ze sklepu i nie umyty w ogóle i też go tam wrzucę, także no właśnie, także tak. Wrzucę łyżkę soli morskiej, bo taką akurat mam i rozpuszczę tutaj. Nie będę rozpuszczać w litrze, bo nie wiem ile wody mi tutaj będzie potrzebne, a chcę, żeby na ten słoik była łyżka wody, więc rozpuszczę w mniejszej ilości wody, wleję i wtedy będę dolewać już wodę bez soli tyle ile trzeba, żeby po prostu słonej wody nie wylewać, tak? Okej. Kamera stoi na stole, więc to się wytnie, ale tak będę uderzać ten czosnek. I tak rozgnieciony czosnek troszkę wrzucę tu, 2 ząbki i te łupinki.
Wrzucamy liście laurowe, te przyprawy, pieprz i znowu czosnek. No i tak wyszło mniej więcej tak jak chciałam, czyli chodzi mi o to, żeby tu została przestrzeń, tak? I teraz zaleję to wodą. Doleję wody z filtra. Najważniejsze tu jest to, żeby te buraczki nie wystawały tutaj. Chodzi o to, żeby te buraczki nie wystawały ponad powierzchnię wody. To jest najważniejsza rzecz. Tutaj wyleciał jedno ziele angielskie, jeden pieprz, ale to nie szkodzi. Najważniejszą rzeczą teraz jest, żeby tu nic nie wystawało. Codziennie możecie tu zaglądać, ale te buraczki, one są ciężkie, one będą zawsze na dnie. Można tu zaglądać, będziemy do nich zaglądać codziennie, nawet dwa razy dziennie można zaglądać, żeby sprawdzić. Chodzi tylko o to, żeby na powierzchni wody nie stało nic, absolutnie nic, czyli żeby nie wystawał żaden buraczek, tak? Bo chyba o buraczka tutaj najbardziej chodzi, bo ziele angielskie i pieprz nie spleśnieją. I ja nie dodaję tutaj chleba, ponieważ uważam, że chleb jest właśnie tym czymś, co najszybciej spleśnieje. Bardzo proste. I co? Ja to przykrywam tak tylko, mogę na to nałożyć, ja to przykrywam bez tej gumki tutaj, tak? To jest taki mój sposób, tak też robię ocet jabłkowy. Przykrywam. Chodzi o to, żeby tutaj była szczelina, ale nie na tyle duża, żeby mi się tam dostały jakieś muszki czy coś takiego. Także tak zostawiam. Przykrywam to ściereczką. Przykryję to ręczniczkiem takim kuchennym, żeby było ciemno i odstawiam w to w... O! Tak. I odstawiam to w ciepłe miejsce. I jutro tam zajrzymy i będę Wam codziennie pokazywać, co się dzieje. Zaglądamy do naszych buraczków. To jest, nazwijmy sobie, dzień następny, czyli pierwszy. Czyli pierwszy cały dzień minął i tak będziemy to tutaj nazywać. Zobaczmy, co tu słychać. Proszę bardzo. Jeden dzień minął, nawet się starałam, żeby te tam 24 godziny gdzieś minęły. O, pierwsze 24 godziny minęły. Taka jest pianka i tak to wygląda. Tak jak widzicie, nic nie wystaje i to jest najważniejsze, żeby żaden buraczek nie wystawał ponad powierzchnię wody. Biorę łyżkę niewyparzoną, zwykłą, z szuflady, myta. Albo ręcznie, albo w zmywarce, nie wiem, bo czasem myję część tak, nieważne. Tak czy inaczej, tutaj póki co, póki tutaj nic nie wystaje, oj, trochę zjechałam, ciężko jest tak trafić. Póki tutaj nic nie wystaje, to tu nic się nie dzieje. Możecie tą piankę poruszyć, przemieszać, ale najważniejsze jest, żeby sprawdzać, że buraczek żaden nie wyszedł, tak? I jeśli dacie tutaj skórkę z chleba, no to raczej bardzo prawdopodobne jest, że jakieś okruszki chleba będą tutaj pływały, nawet jeśli je przyciśniecie, a następnego dnia będziecie to próbowali przemieszać, po prostu ten chleb pokruszy się, bo on się rozmoczy, pokruszy się i wtedy te drobinki, które będą na powierzchni, będą najzwyczajniej w świecie zaczynały pleśnieć. Bardzo szybko będą pleśniały. Więc tak, to jest po pierwszym dniu. Ja sobie smakuję. Jest
nie jest jeszcze kwaśny, no nie jest kwaśny, ale już lekko go czuć takim, no na pewno jest czosnkowy. I co? I zostawiamy. Ja myślę, że nawet wieczorem nie będę tu zaglądać, bo najzwyczajniej w świecie to po prostu nie ma prawa nic się z tym stać. Tutaj jeszcze Wam mogę pokazać, jak to wygląda. Tutaj zbierają się bąbelki pod buraczkami, ale to nic nie szkodzi, także tak to wygląda. Kolor ma już piękny. A my co? My widzimy się jutro. Zajrzymy do słoiczka, co i jak wygląda. Kolejny dzień za kwasem. Proszę bardzo, odkrywam. A, jak pachnie. Czyli teraz mamy, minęło nam 24, był wczoraj 48 godzin, tak? Czyli powiedzmy drugi dzień, to jest drugi pełny dzień minął. I wygląda to właśnie tak. Myślę, że fajnie wygląda. Absolutnie nie zanosi się na żadną pleśń. Oczywiście zobaczymy, czy gdzieś tu jakieś buraczki nie wystają, bo one pracują. Oj, żeby było widać. One pracują i troszeczkę się uniosą. Tak jakby, nie wiem jakby powiedzieć, jakby napęczniały trochę. Troszkę się uniosły, ale absolutnie nic nie wystaje poza powierzchnię wody. O, a tu wystaje teraz, widzicie? Ten buraczek się tutaj jakoś wysmyknął. Ja się postaram go włożyć pod ten brzeg. Właśnie tego musimy pilnować, tak? Bo jeśli buraczek będzie wystawał, to ten kancik buraka albo powierzchnia, którą będzie wystawał, centralnie nam spleśnieje. Tutaj wystaje łupinka od czosnku, ale to akurat nie szkodzi. Także nic więcej tutaj nie czuję. Łyżką sprawdzam, czy nic nie wystaje. Nic nie wystaje. I tak mamy. Oczywiście posmakuję. Pamiętajcie tylko, że jak będziecie smakować, żebyście tej łyżki absolutnie pod żadnym pozorem nie maczali już tutaj w tym słoiku, bo właśnie ślina jest najgorsza przy kiszeniu, bo to jest właśnie to, co też powoduje bardzo szybko pleśnienie. Więc ja smakuję. O tak. Dzisiaj już tak jeszcze bardziej czuć troszeczkę taką kiszonką, a może nie kiszonką, tylko właśnie tym czosnkiem, wiecie? Także tak, z boku Wam pokażę. Pokażę z boku, może mało światła jest. O, teraz widać. Tu pokazuje, że jest... są bąbelki, one pracują, tu nie widać, o tu teraz widać, tu bąbelki są i właśnie te bąbelki powodują, że unoszą te buraczki po prostu, tak? Ale tak jak widzicie, kolor jest tak piękny, absolutnie, tutaj ten, ja telefonem nagrywam, telefon nie oddaje tego piękna, które jest w środku, w tym słoiku, naprawdę, super. Także widzimy się jutro. Okej, i mamy dzień trzeci, zaglądamy do zakwasu. Dzisiaj jest troszeczkę później, bo jest wieczór już. Nie zajrzałam wcześniej, ale nie szkodzi. Jeszcze widać i widać, co widać. Pianka. Słuchajcie, jaki zapach. Zapach jest już tak, już teraz czuć kiszonkowy. Tak jak widzicie, pleśni ani widu, ani słychu. Postaram się to przemieszać. Znowu sprawdzę, czy nic nie wystaje. Tak pomieszam tą piankę. Dopóki nic nie wystaje, naprawdę nic się nie dzieje i nie ma prawa się dziać. Jedyne, co zauważam, to, że sok, kolor tego zakwasu jest coraz bardziej intensywny. Ten sok już robaczki, ja nazywam te dobre robaczki, pracują. I sok się wydostaje, wydobywa się z tych buraczków do tej wody i ona jest po prostu cudownie, aż mam wrażenie, że jest taka bardziej gęsta niż była. Tak. Okej, okay, smakuje. Robi się kwaśne. Fajne już jest. Tylko jak ja, to wolałabym zimne do napicia, a to jest takie bardzo pokojowe. Tak czy inaczej, już
po trzecim dniu zdecydowanie czuć kwaśny smak. Nie kwaśny, ale kwaskowy taki już, tak. Taką kiszonką już zajeżdża, taki mało solny, bym powiedziała, smaczek jest, tak. Także widzimy się czwartego dnia i zobaczymy, jak to będzie smakowało, wyglądało. Ja lubię kiszone, bardzo kiszone, więc myślę, że ten tydzień to będę to trzymać, ale zobaczymy, bo jest cieplutko i być może szybciej się zdecyduję zlać ten sok. Także do następnego razu. Kolejny dzień, czwarty dzień? Nie wiem, no nic się nie dzieje, nic. Po prostu kiśnie coraz bardziej, tak jak widzicie. Tutaj tylko poruszę, troszeczkę przemieszam to. No i to tyle. I zostawiamy do kolejnego dnia. Aha, no posmakuję. Sprawdzę, jaki jest. Taki jest, zobaczcie, czerwony, fajny. Smakuje? O tak. Dzisiaj już zdecydowanie tak, coraz bardziej kwaśny, po prostu pyszny się robi. Czyli dzisiaj jest czwarty dzień, piąty. No, zobaczymy, jak długo potrzymam to. Jest pyszny, po prostu pyszny. No i mamy kolejny dzień zakwasu. Odkrywamy. To już piąty dzień, o ile dobrze pamiętam. Zobaczcie, buraczek mi wyszedł i dlatego trzeba zaglądać, bo one czasem wychodzą i jeśli to będzie jedna noc, to nic mu się absolutnie nie stanie. Tak czy inaczej, właśnie te buraczki już zrobiły się takie trochę, no nie miękkie, ale takie ukiszone, takie gumowe i one po prostu nie siedzą na swoim miejscu, tylko czasem potrafi ten buraczek już tak sobie wyjść. Tak czy inaczej, zobaczcie, nie ma pleśni, nie ma, po prostu nic się nie dzieje w tym słoiku, wszystko jest tak, jak ma być i smakuje znowu. Pycha. Pycha, coraz bardziej pycha. Ale jeszcze to nie jest to, co ja bym chciała, żeby było, więc jeszcze troszkę czekam. I co? Zajrzymy jutro do tego słoiczka. Także to tyle na dzisiaj. I na razie. No i mamy kolejny dzień. Szósty? Zakwas wygląda tak. Jeszcze tak jak widzicie, tutaj troszeczkę pracuje. Ale ogólnie pachnie już zakwasem. I co? No i to wszystko. Tutaj rządzi już nasz smak, jaki ten zakwas kwaśny ma być. Teoretycznie jest już dobry, moim zdaniem. Aczkolwiek właśnie trzymamy tak długo, jak bardzo kwaśny chcemy mieć. Ja lubię kwaśny, więc dzisiaj go jeszcze nie zleję. Zleję go pewnie jutro, bo dzisiaj jest pochmurno bardzo i słabo widać, więc potrzymam go do jutra i jutro zlejemy go razem i zobaczycie, jaki jest. Jest piękny i jest pyszny. Smakuje. O tak. Dzisiaj myślę, że jest już dobry. No ale jak postoi do jutra, to też mu się nic nie stanie, bo ja lubię akurat kwaśne, bardzo kwaśne, więc ja go sobie jeszcze potrzymam do jutra. I jutro go zlejemy. Także do jutra. Kochani, jest dzień siódmy. Zobaczcie, jak to wygląda. Widać mój telefon w odbiciu, ale nie szkodzi. Ten zakwas właśnie dzisiaj, jeszcze wczoraj były bąbelki świeże, dzisiaj widać, że zakwas przestał pracować. Czyli ja taki zakwas najbardziej lubię. Wtedy jest on kwaśny i gotowy dla mnie. I teraz będziemy go już zlewać. Teraz będę zlewać to. Oczywiście możecie tutaj, jeśli przykrywacie gazą, to możecie tą gazę mieć. No każdy musi znaleźć swój sposób, jak to odcedzić teraz. Żaden buraczek mi nie wpadł, więc jest ok. Trochę się rozlało, ale to też jest normalne. Jak już mamy zakwas w butelce, z takiego dwulitrowego słoika wyszło mi litr zakwasu, możemy się napić.
Pamiętajcie tylko, żeby od razu nie pić szklanki całej, bo może być rewolucja. Ale myślę, że taki zakwas dla tych, którzy nie są zwyczajni jedzenia kiszonek i takich rzeczy, to proponuję taki zakwas pić łyżkę dziennie, na drugi dzień dwie łyżki i tak jak dojdziemy do pół szklanki, albo może nawet szklanki jakiejś takiej mniejszej, to taka ilość jest już wystarczająca. Myślę, że pół szklanki codziennie to wystarczy. Ja próbuję. Tak. Jest przepyszny. Jest piękny. Naprawdę jest piękny. Jest zdrowy. Ma mnóstwo witamin. Ma probiotyki. Oczywiście te probiotyki... To taka kwestia sporna, czy te probiotyki docierają aż do naszych jelit. Jeśli mamy mocny kwas w żołądku, to raczej nie, a jeśli już, to bardzo niewiele. Niemniej jednak, jeśli nawet te probiotyki będą zabite przez nasz kwas w żołądku, to będą pożywką dla kolejnych dobrych bakterii w naszym jelicie i to jest bardzo ważne, bo to będzie na wzmocnienie naszej odporności. I co? I gorąco, gorąco Wam polecam. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo lubię taki sok, zakwas, właśnie latem, bo można go, trzymamy go w lodówce i można go po prostu pić na zimno. Jest bardzo orzeźwiający latem właśnie i wzmacniamy się na zimę. Tych buraczków oczywiście nie wyrzucamy. Buraczki ja osobiście gotuję je sobie z innymi warzywami i robię z nich, część z nich oczywiście robię zupkę, czyli takie warzywa. Moje zupki wyglądają tak, że to jest taka jednogarnkowa potrawa i do takiej potrawy właśnie dorzucam sobie te buraczki. Bądź też robię sałatkę, także pamiętajcie, takich buraczków nie wyrzucamy. I być może skoro je mam, to nagram Wam jakąś sałatkę, surówkę, bądź jakieś takie jednogarnkowe danie z wykorzystaniem właśnie tych buraczków. Co o tym myślicie? Pewnie dobry pomysł, prawda? Dobra, to tyle.